Witam Was serdecznie, moi drodzy. Jesteśmy na kolejnych zawodach i w końcu przyszedł czas, żeby zapolować na zawodach na dużą rybę. Nastawiam się dzisiaj na amury, na karpie, na duże leszcze. Bardzo się z tego powodu cieszę. Chcę zaryzykować, ponieważ jest to druga tura tych zawodów, a ja nie byłem na pierwszej. I nic mi nie szkodzi, żeby po prostu iść na pełne ryzyko i chwycić w końcu tą dużą rybę. Także pokażę Wam, co ja namieszałem dzisiaj w kotle. Mam 8 puszek kukurydzy w zanęcie. Wczoraj to wszystko domaczałem, także za chwilę będziemy na stanowisku, Wam to pokażę. Nic. Rozkładamy się za 2 godziny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tak, moi mili, w wiadrze mam 3 kg zanęty Sensa Scarpes. Domoczyłem to wszystko wczoraj, żeby fajnie związało, i 8 puszek kukurydzy, która została przeze mnie po prostu zblendowana. Dopaliłem to wszystko waniliksem. No i tak wygląda moja mieszanka. Zamierzam podać to bez robactwa i dopiero potem będę sobie tam jakieś dozował robaczki, ale leci czysta mieszanka, czysta zanęta po prostu z kukurydzą i to wszystko. Okej, skończyliśmy w końcu nęcić. Nęciliśmy pół godziny, aż na moje najdłuższe nęcenie w życiu. 20 po 9 zacząłem dopiero łowić. Wrzuciliśmy całą kuwetkę zanęty. Cała taka kuwetka poszła na start szklanką. I tak, nie podałem żadnego robaka. Podałem czystą zanętę z tą kukurydzą zmieloną. Tam nie ma żadnego robaka, ani jednego. Na haczyku mam pół ziarenka dosłownie kukurydzy, ale i tak ono się powinno wyróżniać, bo tutaj jest wszystko zmielone, także ten najgrubszy kąsek to jest na moim haczyku. Chociaż podejrzewam, że i tak nie będę miał teraz nawet obcierki przez pierwszą godzinę. Tam się musi uspokoić wszystko. Jednak myślę, że po dwóch, trzech godzinach się tam uspokoi. Ta ryba powinna tam wejść. Mam nadzieję, że się uda dzisiaj pokazać Wam jakąś piękną rybę, bo tutaj naprawdę są świetne sztuki na tym łowisku. Polecam to łowisko naprawdę. Przyjedźcie sobie tutaj do tego Raciborza. Nasze koło 45 miasto Racibórz naprawdę dba o tą wodę. Jest to woda no kill. Jest tutaj pięknie, są ryby, ale te ryby nie są łatwe. Tutaj trzeba wypracować te branie, poczekać na nie. Dno jest różnorodne, jest głęboko, jest płytko, są wypłycenia, ale średnia głębokość to jest jakieś 3,5 metra. Także naprawdę przyjedźcie sobie, wypróbujcie to łowisko, ale od razu mówię, to łowisko nie jest łatwe. Mam, ale małe, wiesz? Ale coś się wzięło. Spodziewałem się wejście ryby, nie? A, łódź! Ale taka, no, fajna! No. Czekałem na karpia albo amura, ale mamy fajną połoć, dobra. Nie ma zera. Nie ma zera, ale to znaczy, że te ryby coś tam się kręcą, nie? Także... idziemy dalej. Nie, nie. Ależ no szkół, normalnie ten... Zmienimy haczyk, wiesz? Zmienimy haczyk na zadziorowy, bo
łowiłem bezzadziorowym. Ogólnie na tym łowisku obowiązują haczyki bezzadziorowe, ale na zawodach mogę sobie pozwolić na zadzior. Szczególnie na zawodach mistrzowskich, tak? Także zakładamy zadzior. Bez szczypania się. Tylko ten duży, czy ten mniejszy haczyk. No bo założymy na razie ten mniejszy, on jest i tak mocny. Ale z zadziorem. Mamy go, mamy. Lechuj, patrzcie jakie to są ryby. No, coś z 1,5 kilo. Pokaż go wyżej. Ale może lepiej nie pokazuj. Nie no, pokażę. Czy może przesadziłem? 1,2 kg. Patrzcie jaką on ma wysypkę, on jest cały w wysypce, od głowy po ogon. Warto, warto. Siema! Ciężki i stoi w miejscu. Oby się mówi. Stres. Ja to ciągnę z jakimś zaczepem. Bo tu pełno zestawów leży. Pozostawiam.
tak, skończyliśmy na drugim miejscu w dzisiejszej turze, a ogólnie jeszcze wskoczyliśmy na 6. miejsce w całych zawodach, także jest fajnie, naprawdę. Połowiliśmy sobie tych leszczy, próbowaliśmy się dobrać do większych ryb, ale kurczę, no Azjata, czekałem na tego Azjatę, no nie pobrał niestety, ale naprawdę ten dzień zaliczam do udanych. Gratulacje dla zwycięzców. No szkoda, że mnie nie było na pierwszej turze, bo pewnie wynik byłby o wiele lepszy. No ale trudno, nie jest mi dane być tym mistrzem koła. Trzeci rok rzędu nie potrafię zdobyć tego tytułu, ale trudno, przyjdzie w końcu ten czas. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście i do zobaczenia na kolejnych zawodach. Trzymajcie się, hej!